Cześć! W zeszłym roku pokazywałam Wam gry od Egmontu dla dzieci od drugiego roku życia i były to gry o tytule Pierwsza gra Mniam oraz Pierwsza gra Zwierzątka. Dziś pokażę Wam trzecią grę z tej serii, a będzie to Pierwsza gra Przyjaciele. Grę do recenzji podesłał Egmont, za co bardzo dziękuję. W grę zagracie od 2 do 4 graczy z dziećmi od drugiego roku życia. Tak gra wygląda w pudełku, a teraz pokażę Wam jej komponenty. W środku mamy instrukcję do gry, dużą kostkę do gry, oraz 27 żetonów po 9 gatunków zwierząt w 3 kolorach. Gra posiada 3 warianty rozgrywki, które pokażę w dzisiejszym filmie. Zanim zaczniemy grać, warto najpierw zaznajomić dzieciaki z nazwami zwierząt oraz kolorów tła, na których te zwierzęta się znajdują. W wariancie podstawowym używamy wszystkich żetonów, które układamy w okrąg na środku stołu. W środku okręgu umieszczamy kostkę do gry i tak wygląda przygotowanie gry do rozgrywki. Naszym celem w grze będzie zdobycie odpowiedniej ilości zestawów w zależności od liczby graczy. Jeśli gramy w 2 osoby, to musimy zdobyć 4 zestawy zwierzaków. Jeśli gramy w 3 osoby, to musimy zdobyć 3 zestawy. A jeśli gramy w 4, to musimy zdobyć tylko 2 zestawy. Zestawem nazywamy jedno zwierzę, które znajduje się na 3 różnych tłach. Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy, a potem kolejka idzie do gracza siedzącego po lewej stronie. Gracz bierze kostkę i rzuca nią. Następnie gracz przykłada swój palec przy kości i sunie nim prosto do momentu, aż nie napotka żeton. I taki żeton bierze do siebie. I tura przechodzi do kolejnego gracza, który również rzuca, ponownie przykłada swój palec przy kości, sunie nim prosto, do momentu, aż jego palec nie napotka żetonu. Ponieważ ja Wam pokazuję rozgrywkę dla 2 graczy, to w tym momencie muszę przesunąć swoje żetony. I tura idzie do tego gracza. I znowu przykładamy palec, suniemy prosto, do momentu, aż palec nie napotka żetonu. I tura idzie do tego. Jak widzicie, ten gracz za mocno rzucił kostką i ta kostka dotknęła żetonu. W tym momencie musi on jeszcze raz rzucić. I ponownie przykłada palec i sunie prosto. Bierze ten żeton. Ponownie przesuwamy żetony i tura idzie do tego gracza. Jak widzicie, w tym momencie gracz za mocno rzucił kostką i wyrzucił ją poza okrąg, więc taki gracz musi jeszcze raz rzucić kością. I ponownie przykłada palec, sunie nim i bierze swój żeton. Może się tak zdarzyć, że któryś z graczy wylosuje zwierzę, które już ma inny gracz. Na przykład ten gracz wylosował papugę. Co wtedy robimy? Ten gracz nie bierze papugi, tylko musi ją oddać temu graczowi. I w taki sposób przebiega rozgrywka w wariancie podstawowym. Gra się zakończy, kiedy któryś z graczy zdobędzie 4 zestawy zwierzaków. I to on wygrywa grę. A teraz pokażę Wam, jak wygląda rozszerzenie wariantu podstawowego. W rozszerzeniu wariantu podstawowego większość zasad zostaje taka sama jak w wariancie podstawowym. Jedyna różnica jest taka, że tym razem kolor strzałki na kostce ma znaczenie, dlatego że w swojej turze gracz ma 2 możliwości. Albo może ponownie przyłożyć palec przy kości i sunąć w prostej linii do żetonu, albo może zabrać dowolne zwierzę, którego kolor tła jest w tym samym kolorze, w którym jest strzałka. Wyjątkiem jest tylko czarna strzałka. Wtedy gracz musi sunąć palcem i w taki sposób wybrać żeton. I ponownie grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. No i niestety czarna strzałka, więc przykładamy palec, suniemy prosto i gracz zdobywa żółwika. I ponownie czarna strzałka. I ten gracz bierze żółwika, ale oczywiście nie może go zabrać. I musi go przekazać temu graczowi. Zmniejszamy nasze kółko. I ponownie tura idzie do tego gracza. Jak widzicie, wypadła zielona strzałka i ten gracz decyduje się wziąć zielonego króliczka. Natomiast temu graczowi wypadła czerwona strzałka, on weźmie czerwoną arę. I znowu zmniejszamy nasze kółko.
I tak gramy do momentu, aż któryś z graczy zdobędzie 4 zestawy zwierzaków i tym samym wygra grę oraz ją zakończy. Tak więc wygląda rozszerzenie wariantu podstawowego. A teraz pokażę Wam ostatni wariant, wariant dla starszych graczy od 3 roku życia. W wariancie dla starszych graczy z okręgu usuwamy wszystkie żetony zwierzaków na niebieskim tle. Następnie każdy z graczy będzie losował zwierzaki na niebieskim tle. Ich ilość zależy od ilości graczy. Jeśli gramy w 2 osoby, to losujemy 4 zwierzaki, jeśli gramy w 3 osoby, to losujemy 3 zwierzaki, a jeśli gramy w 4 osoby, to losujemy tylko 2 zwierzaki. Ja Wam pokażę rozgrywkę dla 2 graczy, więc każdy z graczy losuje 4 zwierzaki. I tak, ten gracz weźmie ten żeton, ten weźmie arę, ten kotka, ten chomika, ten żółwika, ten złotą rybkę, a ten weźmie psa. Został nam kanarek, którego również ściągamy. Gdzie jest kanarek nasz? Z naszego okręgu. On nie bierze udziału w rozgrywce. Nasz okrąg zmniejszamy. Tym razem, aby wygrać, musimy zdobyć tylko te konkretne zestawy zwierząt. Ten gracz, który zrobi to szybciej, wygrywa grę i tym samym ją kończy. Kolejną zmianą jest to, że w tym wariancie już żetonów należących do innego gracza nie oddajemy. Natomiast możemy je sobie odbierać, jeśli wyrzucimy czerwoną lub zieloną strzałkę na kości. Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Pozostałe zasady oczywiście są takie same. Znowu przykładamy palec i suniemy prosto. I tak jak mówię, ten gracz już nie oddaje temu graczowi króliczka, tylko go zabiera. I tura przechodzi do tego gracza, który wylosował czerwoną strzałkę, więc on decyduje się zabrać swojego króliczka. Zmniejszamy nasze kółko. Jeśli ten gracz nie miałby tego króliczka, to ten gracz musiałby znowu przyłożyć palec, sunąć nim i zabrać żeton psiaka. I znowu tura idzie do tego gracza i tak gramy do momentu, aż któryś z graczy nie zdobędzie swoich zestawów zwierzaków. Oczywiście nadal kości nie może ani dotknąć żetonów, ani wylecieć poza obręb kółka. Za każdym razem, gdy tak się stanie, rzucamy kością jeszcze raz. I to już wszystkie warianty rozgrywki w grze Pierwsza gra Przyjaciele. Bardzo mi się ta gra podoba, jest bardzo edukacyjna, bardzo przyjemna i bardzo prosta do wytłumaczenia dzieciakom. A przy okazji maluch może się z niej bardzo dużo nauczyć. Przede wszystkim maluchy nauczą się nazw zwierząt oraz kolorów, poćwiczą koordynację dłoni przez rzucanie kością, a oczywiście zaczną ćwiczyć liczenie swoich żetonów, ale przede wszystkim nauczą się dzielenia, oddawania czegoś komuś innemu. Nauczą się też, że nie zawsze wszystko w życiu im się należy, a to jest bardzo ważna lekcja. A dzięki temu w przyszłości nie będą egoistami i nie będą patrzeć tylko na siebie, ale też i na innych ludzi. Jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj również nie mogę się do niczego przyczepić. Mamy żetony, które są dobrze wykonane, są grube, są twarde i na pewno łatwo nam się one nie zniszczą. Mamy też dużą drewnianą kostkę. Bardzo Wam tę grę polecam, jeśli macie młodsze rodzeństwo lub jeśli jesteście rodzicami. To ta gra jest naprawdę fenomenalna, żeby dzieciaki pouczyć, a przy okazji świetnie się przy niej bawić. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Dziękuję Egmontowi za podesłanie tej gry do recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Także to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!